I jeśli chodzi o walkę Mariusza, to na pewno Mariusz tutaj uważam, że będzie tutaj taki punkt zwrotny w karierze, bo jest to chłopak, który naprawdę jest takim prawdziwym ciężkim i ma warunki na to wagę. I jeszcze naprawdę tutaj przy ciężkiej pracy może dużą niespodziankę sprawić i w przyszłości zostać mistrzem świata królewskiej kategorii wagowej. A pokazał w tej walce, że jest naprawdę twardym chłopem i potrafi to przyjąć najmocniejsze uderzenia tak mocno bijącego zawodnika. W piątej rundzie też udało mu się go też trafić i to też może, gdyby ta runda troszeczkę potrwała jeszcze dłużej, sprawiłby jakąś większą niespodziankę. Rozmawiałem z nim akurat też wczoraj po walce i czuję się dobrze. Powiedział, że myślał, że Kiczko bije jeszcze mocniej, więc na pewno nie odczuł tych ciosów aż tak bardzo, więc trzeba się tylko cieszyć, że wszystko się skończyło dobrze.